Witam was, moi jakże ambitni freestylerzy. Pora na naukę kolejnego triku we freestyle futbolu. Dzisiaj z gościnnym udziałem Oliwiera nauczymy was zagrania, które nosi nazwę LEBIODA Around the World. Trik wymyślony przez ojca polskiego freestylu Tomasza Lebiockiego jest świetną opcją do połączenia go z wieloma innymi ewolucjami. Nauczmy się zatem tej lebiody. Tak wygląda prawidłowo wykonany lebat zarówno w in w wykonaniu Oliwiera oraz w out w moim wykonaniu. Oczywiście zanim zabierzemy się za jakikolwiek trik, musimy mieć opanowane podstawy. Lebioda jest bardzo złożonym i specyficznym trikiem, dlatego arcyważny jest dobry wachlarz podstaw. Lebioda ma tę trudność, że do wykonania go trzeba zaangażować obie nogi. Możesz wykonać go zaczynając od mocniejszej lub słabszej nogi. Ja wraz z Oliwierem preferujemy rozpoczęcie od mocniejszej nogi oraz zakończenie słabszą. Zatem ABBAS na słabszą nogę powinien być tutaj solidną podstawą. Jeśli zaś zdecydujesz się na wykonanie lebatwa zaczynając od słabszej nogi, bardzo ważnymi podstawami na tę nogę będą LATW oraz MAGELLAN. Oczywiście jeśli chcesz wykonać lebatwa z prawej nogi, to również. Pierwsze kółko jest mocnym i dynamicznym zrywem, wyćwiczymy go właśnie za pomocą tych trików. Dodatkowym treningiem zahaczenia przy zakończeniu lebatwa będzie kombinacja cross i opozyt ABBAS NT. Co to znaczy opozyt? Wytłumaczyliśmy to w ostatnim odcinku odnośnie schematu nazewnictwa trików we freestyle futbolu, więc taka mała reklama, zapraszam do naszego ostatniego odcinka. Przejdźmy do treningu samego lebatwa. Na początek wykonaj taki oto trik, czyli taki half lebatw. Wyćwicz sobie te dwa pierwsze kółka. Dynamika i płynność ich wykonania jest kluczowa w tym triku. By zrobić te bardzo specyficzne kółka, bo to ani LATW, ani MAGELLAN, musisz pamiętać, że rotację wykonuje się w biodrze. Kolano w tym przypadku się nie rusza. Robisz dwa okrężne ruchy niczym rozhuśtana noga. Pamiętaj, byś przy tym triku nie dotykał nogą ziemi, jak to się robi w MAGELLANie. Są to dwa bardzo szerokie wymachy. Nie wykonuj lebatwa, jakbyś chciał zrobić LATWA lub MAGELLANA i do tego ABBASA. Bardziej ułóż sobie w głowie, że jest to wysokie kółko i opozyt ABBAS NT. Pierwsze kółko wybij lekko do boku w kierunku twojego ABBASA oraz na taką wysokość, jaką pokazuje Oliwier, czyli okolice brzucha. Najpierw zrób sobie half leba, a potem jak dobrze już poczujesz ten ruch, to odpowiednio zahacz piłkę do kółka i wykonuj naszego pięknego lebatwa. Błędne wykonanie. Jeśli wybijesz pierwsze kółko za nisko, nie zdążysz z odpowiednim przełożeniem. Wyczuj dobrze te dwa pierwsze kółka. Jeśli zrobisz je w złym tempie lub pierwsze kółko wybijesz za bardzo w bok, łatwo jest o zahaczenie nogą o piłkę, a nawet o niemiłosierne gleby. Oliwier coś o tym wie. I tak jak mówiłem wcześniej, nie wykonuj tego w rotacji w kolanie, jakbyś robił LATWA, ani stupnięciem i ruchem magellanowym. Wprawdzie można zrobić lebatwa stupnięciem i to nie jest nic złego, ale w tym odcinku tłumaczymy, jak zrobić normalnego, legitnego lebatwa. A ty rób co chcesz. A teraz jak w każdym naszym odcinku przyjrzyjcie się uważnie, jak wygląda każdy najdrobniejszy ruch i dotknięcie przy wykonywaniu LEBIODA Around the World. To pozwoli ci dokładnie utrwalić, jak wygląda przebieg całej ewolucji, która, jak już mówiłem, jest niesamowicie złożona. Na koniec kilka połączeń od nas. Lebatwa możesz połączyć z niemal każdym trikiem. Ja osobiście uwielbiam leptatwa. Wygląda naprawdę świetnie i jest naprawdę mocnym trikiem na rozpoczęcie kombinacji w NT. Możesz zrobić lebatwa do ATW lub do AMATWA, do dwukołowca, no i coś zaawansowanego, czyli lebatw z dwójką. Można łączyć ten trik, tak jak już mówiłem wiele razy, z wieloma innymi trikami, z dwójkami, trójkami. Wyglądają one świetnie i są przy tym niesamowicie trudne. Poćwicz również lebatwy w kombie. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dzięki nam uda wam się opanować LEBIODę. Świetny i efektowny trik. Daj znać w komentarzu, jak idzie ci z nim Jeśli chcesz zamówić takie oto bluzy, które mamy na sobie z Oliwierem w tym poradniku, lub inne koszulki z naszymi wzorami, to odwiedź nasz sklepik internetowy, link znajdziesz w opisie. Wpadnij również na naszą grupkę facebookową, gdzie poznasz społeczeństwo freestylerów, jest tam już nas aż 1000. Możesz tam dodać nagrania, jak wykonujesz triki z naszych poradników. Ja jestem często tam aktywny i dzielę się swoimi radami, więc śmiało wpadaj, dodawaj filmiki, pytaj o triki. Ale człowiek nie pojmuje, że tyle rymuje. A teraz bierzcie piłkę, lećcie na boicho, robić lebatwa. Aby go zrobić, to pamiętajcie, po prostu trenujcie. Trzymajcie się, dzisiaj uczył was Brzezik z gościnnym udziałem Oliwiera. Eldo!